Witajcie! 29 kwietnia 1648 roku rozpoczęła się nieszczęsna bitwa nad Żółtymi Wodami, która finalnie zakończyła się pogromem Wojsk Koronnych dnia 16 maja na Wiązówku. Bitwa ta była częścią większej operacji Wojsk Koronnych, której celem było stumienie buntu Bohdana Chmielnickiego zaraz na jego początku. 21 kwietnia Szczerkas na Zaporoże przeciw Chmielnickiemu wyruszyły więc dwie grupy wojska. Jedna lądem, druga wodą. Działania grupy wodnej omówiłem w osobnym nagraniu, tutaj zajmiemy się natomiast działaniami grupy lądowej, która pod wodzą syna hetmańskiego Stefana Potockiego, starosty Derezińskiego, zmierzała do Kryłowa, który opuściła 25 kwietnia i stanęła nad rzeką Cybulnik. Tutaj najprawdopodobniej doszło do ostatecznej koncentracji Sił przeznaczonych do tej grupy lądowej, gdyż, jak donosi autor diariusza z pierwszego okresu buntu, jedni w samym Czechrynie, drudzy w polu za Czechryniem na Cybulniku. A tam, czyli na Cybulniku, skupiwszy się, poszliśmy sprawnie taborem i szykiem, żeby wraz z wodną flotą na rebelizantów uderzyć. Daty przemarszów od Kryłowa znamy z raportu o bitwie, który został sporządzony na podstawie relacji jedynego uciekiniera z nadżółtych wód, czeladnika niejakiego pana Jaskulskiego. Tak więc po wyjściu z Nad Cybulnika 27 kwietnia siły polskie stanęły nad Omelnikiem, 28 kwietnia dotarły do Kniarzych Bajeraków, i wreszcie 29 kwietnia stanęły nad żółtymi wodami. Główne siły poprzedzał podjazd dowodzony przez pułkownika Perejasławskiego Adama Duszyńskiego. Tymczasem Chmielnicki został poinformowany o działaniach wojsk koronnych. Jak czytamy w anonimowym liście z Podczerkas z początku maja, jest to aneks ósmy w książce Witolda Biernackiego Żółte Wody Korsuń, Skoro dano mu znać, Chmielnickiemu oczywiście, iż idą go dobywać i lądem i wodą, uszedł do ordy i śmiele ku włości idzie. Nieco dokładniej wyjaśnia to diariusz z pierwszego okresu buntu, gdzie czytamy. O wszystkim wiedząc, Chmielnicki ordę na Tawanie przy czołunach przeprawił i nie czekając, żeby go dobywali w skarbnicy, ruszył się z ordą przeciwko nam. Tu jest pewien błąd, bo w istocie Chmielnicki nie był na skarbnicy, tylko na Bucku. Ale tak czy siak jest wyjaśnione, co to za ujście do ordy było. Otóż Chmielnicki z Bucka cofnął się w kierunku Tatarów, a więc do przeprawy tawańskiej. Tutaj pomógł przeprawić się hordzie i razem z tąż hordą ruszył przeciwko naszym wojskom. Jak to zaznaczyłem niebieskimi strzałkami. Tutaj dodam jeszcze, że jest to mapa orientacji południowej, a więc południe jest u góry mapy. Tutaj mamy przedstawiony skład sił polskich. Jeśli chodzi o chorągiew ochotniczą, to jedna z anonimowych relacji, jest to aneks 10 w książce Biernackiego, donosi. Mało nie ze wszystkich chorągwi kwarcianych po kilku tam z nimi przedniejszego towarzystwa, a więc prawie wszystkie chorągwie kwarciane wysłały swoje towarzystwo w tej grupie ochotniczej, czy też chorągwi ochotniczej. Oczywiście oprócz tych chorągwi, które w całości wyszły na żółte wody, a więc 11 chorągwi kozackich tutaj wymienionych. Oprócz tego grupę tworzyli też dragani, a więc kwarciani, komenderowani z tych kompanii, które zostały przy hetmanach, a także komisarscy i dwóch pułkowników. Nie było jednej asysty pułkownika, Gabriela Wojniłowicza, a to z tego powodu, że w nieznanych bliżej okolicznościach przeszła ona na stronę nieprzyjaciela jeszcze przed wyprawą żółtowocką. Resztę draganów stanowiły oddziały prywatne. No, i wreszcie byli też kozacy rejestrowi. Tych było 1500, a według listu Kłobukowskiego było ich 2000. A więc była wśród nich też służba obozowa, najpewniej również część służby obozowej tych kozaków rejestrowych, którzy wzięli udział w wyprawie wodnej. Jeśli zaś chodzi o siły polskie, to razem ze służbą obozową Polaków było. 2000. Łącznie wszystkich ludzi było w obozie 4000. Zaś według etatów 3000. Znamy wizerunki dwóch polskich uczestników wyprawy. Niestety wykonane wiele lat po wydarzeniach żółtowockich. Po lewej więc Stefan Czarnecki, a po prawej Jan Fryderyk Sapiecha, jeden z rotmistrzów. Tutaj przedstawiłem skład wojsk tatarskich. Jeśli chodzi o podstawy źródłowe do ustalenia tego zagadnienia, zająłem się tym w osobnym nagraniu. Link w opisie. Dodam tu jeszcze, że nie wszystkie te siły przyszły od razu nad żółte wody. Docierały one tam etapami, o czym opowiem wkrótce. Znamy również wizerunki dwóch kozackich uczestników w batalii: po lewej dowodzący nimi Bogdan Chmielnicki, po prawej zaś Maksym Krzywonos. Siły kozackie były jednak bardzo nieliczne. Było, wedle relacji kozaka, który najpierw uciekł z nadżółtych wód z taboru polskiego do wojsk chmielnickiego, a następnie wysłany przez Chmielnickiego z 50 tatarami pod Czechryń, stamtąd uszedł z kolei do wojsk koronnych. Otóż zeznał on, że kozaków jest 800 albo 1000, gdyż jego relacje znamy z doniesień dwóch autorów, no i jeden podaje właśnie 800, drugi 1000, przy czym te liczby można pogodzić. 800 to może być liczba wojska kozackiego do boju, natomiast 1000... To liczba ogólna razem ze służbą obozową, która znajdowała się praktycznie w każdej armii. Jeśli chodzi o lokalizację bitwy, to widzimy ją w mapach, na mapach XVII-wiecznych, tylko na jednej z nich to jest właśnie tam fragment mapy Boplana z połowy XVII wieku, gdzie są właśnie przedstawione żółte wody. Orientacja tej mapy jest południowa po obrocie. Tak, żeby północ była o góry, jezioro żółtowockie wygląda tak, jak tu zaznaczyłem, czerwonym prostokątem. A więc jest ono dość obszerne, długie, według tej mapy, na blisko 2 mile, jakieś 13 km. W istocie, chyba jednak było mniejsze, choć nie można być tego do końca pewnym, no i dość wąskie. Lokalizacja pola walki przez wiele lat pozostawała tajemnicą, następnie była podawana błędnie, aż wreszcie do, dokonał odkrycia Iwan Storożenko z ekspedycją, na której stał czele i okazało się, że pozostałości pola walki znajdują się tutaj właśnie, gdzie przebiega linia energetyczna po naszej stronie Jeziora Żółtowockiego, które tutaj się właśnie rozciąga tak jak widzimy. Najprawdopodobniej Polacy polacy przyszli nad jezioro żółtowockie, okrążając je od strony wschodniej, tak jak tu zaznaczyłem na mapie. A skąd wiadomo, że je okrążyli i stanęli za nim? Otóż raport o bitwie informuje, że okopaliśmy się zaraz za żółty wodzie nad wodą. Raport był pisany z perspektywy Czerkas, które są w kierunku północno-zachodnim, a więc chodzi o południową stronę jeziora żółtowodzkiego, jeśli mówimy, że za żółty wodzie. Jeśli chodzi o tą drogę tutaj po lewej, to jej nie było jeszcze w XIX wieku, co sprawdziłem na mapie XIX wiecznej, więc najprawdopodobniej nie było jej też wcześniej. No i tak jak pokazałem na mapie, bo plana jezioro to jest znacznie dłuższe, więc mogło tej przerwy, która tutaj jest pokazana, nie być, a nawet nie powinno jej być. Co za tym idzie, w zasadzie jedyna droga, jaką mogli Polacy dojść, to ta tutaj, gdzie zaznaczyłem. Jeszcze zaznaczyłem ten kierunek nadejścia taboru polskiego nad żółte wody na zdjęciu z 2010 roku. Zanim jednak doszło do pierwszych walk nad żółtymi wodami, Tatarzy rozgromili obóz pana Duszyńskiego. Otóż pan Duszyński zostawił swój obóz nad rzeką Saksakanią, mniej więcej w zaznaczonym tu miejscu, i ku Dnieprowi obrócił, cokolwiek to znaczy, bo z tego miejsca Dniepr jest zarówno na północ, na północny zachód. Na północny wschód, na wschód i na południowy wschód. Także niewiele to słowa znaczą. Jak jednak donosi raport o bitwie, tegoż dnia koszyk pana pułkownika Perjasławskiego na Ksachsachani rozgromili i zabawili się Tatarowie za tym koszykiem. Koszyk to był obóz bez wozów. A więc najpewniej z końmi jucznymi, na wzór tatarski, albo też z luźnymi końmi. W każdym razie było w nim zaledwie kilkadziesiąt osób. Tatarzy rozgromili ten koszyk i dotarli nad żółte wody około godziny 12.00. O tym, że była godzina 12, zgodnie podają dwaj rejestrowi, którzy uszli z nad żółtych wód. Relacja jednego przytoczona jest w liście spod Czerkas z początku maja. Jest to aneks 9 w książce Biernackiego. Otóż jeden z dwunastu kozaków, którzy byli na polowaniu i zostali zaatakowani przez Tatarów, doniósł, że słyszał zdział i ręcznej strzelby od samego południa aż godzina w noc, czyli od południa aż godzinę po zmroku. Natomiast Relacja drugiego, tego o którym już wspomniałem, który zmieniał stronę, najpierw przeszedł na stronę Chmielnickiego, a potem na naszą, jest przytoczona w liście z Czechrynia z 9 maja, jest to aneks 11 w książce Biernackiego i jest tam taka informacja. W południe tam z sobą poczęli się strzelać, nasi dla potęgi nieprzyjacielskiej od taboru strzelali, a Orda i Kozacy Chmielnickiego na naszych następowali aż do samego zmroku, gdzie w pogaństwie wielka szkoda i tak w naszych. Jak widać, w tych relacjach jest zgodnie podane południe jako rozpoczęcie walk, a więc godzina dwunasta, natomiast jest pewna niezgodność co do zakończenia walki. Jeden właśnie donosi, że godzina w noc, drugi natomiast podaje, że do samego zmroku. Łatwo to jednak wyjaśnić. Otóż zmierzch ma swoje fazy, jest obecnie nawet dzielony na zmierzch cywilny, żeglarski, astronomiczny, i w pobliskim krzemieńczuku oddalonym w kierunku północno-zachodnim od żółtych wód, ale nieznacznie, także jest może minuta do trzech minut różnicy w czasie. Zmierzch cywilny następuje o godzinie 19.35, żeglarski o 20.19 i wreszcie astronomiczny o godzinie 21.12. Wziąwszy pod uwagę, że różnicę, z różnicą podali właśnie informatorzy ten zmierzch, jeden właśnie o zmierzchu, drugi że godzina już po zmierzchu, więc musiała być mniej więcej godzina, 20.15.20 20, lub 21.10 w przybliżeniu, kiedy zakończyła się strzelanina nad Żółtymi Wodami w pierwszym dniu walki. W czasie tej strzelaniny Polacy jednak wypadli z taboru. Jak donosi raport o bitwie, po tym jak orda nastąpiła, potkało się chorągwi naszych trzy z nimi. Komisarska chorągiew Czerkaska i Kaniowska, których orda zaraz sparła, aż do taboru musieli wchodzić. Znowu tych chorągwi trzech, drugie trzy posiełkowały: chorągiew Czechryńska, Korsuńska, Białocerkiewska i złapali dwóch Tatarów, i Buńczuk wzięli Tataro. Z relacji wziętych jeńców nasi dowiedzieli się, że Tatarów już jest 12 tysięcy, a ma przyjść więcej. No i większe siły tatarskie przyszły na zajutrz. Od tego kozaka, który zmieniał strony, dowiadujemy się, że tych Tatarów było 30 tysięcy. Warto tu jeszcze wrócić do działań pana Duszyńskiego. Otóż w anonimowym liście z Czerkas z początku maja, jest to aneks 9 w pracy Biernackiego, czytamy tak: Sekunda maj, czyli 2 maja, przyszła wiadomość. No i jest podana ta wiadomość: Pan Duszyński, który był poszedł dla języka we 200 koni, zostawiwszy w koszyku kilkadziesiąt koni, sam prowi obrócił. Ten, powracając na nazad, napadł na wielki szlak tatarski ku swemu koszykowi. A przyszedłszy do koszyka, nie zastał i żywej duszy. Nie wiedzieć, czy ich zniosła orda, czyli też oni, widząc potęgę, uszli sami z koszyka. Tak więc, właśnie pan Duszyński doszedł nad Saksachan, gdzie ten koszyk jego został rozgromiony, i nie zastał żadnych śladów. No, i tutaj się urywają informacje jakiekolwiek o chorągwi pana Duszyńskiego, choć z listków Koryckiego i Jakuba Bełchackiego możemy wnioskować, że chorągiew Duszyńskiego nie wróciła do obozu hetmańskiego, gdyż jest wymieniana jako jedna z tych, które znajdowały się właśnie w osaczonej grupie Stefana Potockiego. Co prawda dość ogólnie, że tam były wszystkie komisarska i pułkownicze, chorągwie przy wojsku rejestrowym, niemniej tak właśnie wynika, że była i ta chorągiew. Co to oznacza? Otóż widocznie pan Duszyński idąc tym szlakiem tatarskim nad żółte wody, został przez Tatarów rozgromiony. Innego wyjścia na tą chwilę nie widzę. Jednak informacja, jaką posłał, widocznie szła inną drogą niż tym szlakiem tatarskim, i kurier z tą informacją dotarł do wojska hetmańskiego. Polacy, natomiast, którzy pozostali nad żółtymi wodami, Okopali się. Wznoszeniem umocnień kierował rotmistrz Jan Sapiecha, który właśnie wyszedł z cudzoziemskich krajów. Jak donosi autor diariusza z pierwszego okresu buntu, pan Sapiecha pomierzył teren w triangul, co jest po prostu skrótem od słowa triangulum, czyli trójkąt, a potem rzuciliśmy szańców w trzy od szańcu do szańcu kwatery. A więc trójkąt z trzema szańcami. Takie umocnienie widzimy w dziele Freitaga, Adama Freitaga, z roku 1630, wydanego w Lejdzie rok później. Jest to właśnie ta widoczna tutaj figura. Przerysowując ją możemy ją nanieść na pole bitwy żółtowockiej i, i wyjdzie nam coś takiego. Tutaj zaznaczyłem jeszcze kwatery, bo były szańce właśnie ziemne i od szańców do szańców kwatery, a więc najpewniej między szańcami nie było y, dalszego wału, tylko właśnie zastawiono te miejsca wozami taborowymi, najpewniej w kilku rzędach. Jeśli zaś chodzi o wymiary tych umocnień szańców i boku taborowego, y, to wywnioskowałem je z pracy Wiminy, Alberta Wiminy, który pisał, że do obrony kroku geometrycznego wału, to jest sześciu stóp, potrzeba pięciu osób. A więc wziąłem liczbę 4000 obrońców, licząc oczywiście razem ze służbą obozową, i wyszło mi coś takiego. Przy czym jest to oczywiście hipoteza, równie dobrze obóz polski mógł być nieco mniejszy lub nieco większy. W każdym razie powinien się znajdować między tutaj tymi dwoma strumieniami, który które widzimy na Google Map. Tutaj toczyła się też większość walk żółtowodzkich. Wedle raportu o bitwie 30 kwietnia, jak mówi ten właśnie raport, nie inkwestowali nas, jeno się prezentowali z chorągwiami, a wołali, żeby kozakcy od Lachów nastąpi, odstąpili. Do walk doszło za to 1 maja. Jak donosi tenże autor, nastąpili kozacy i orda. Kozacy w nocy podkopali się pod nasze szańce, których w piątek, tutaj on pomylił dni i tygodnia, a w istocie chodziło o sobotę, w sobotę rano z tych szańców wygnano i działko odjęto kozakom. Nazabijali ich. Beczkę prochu i ładunków 800 ankowinczych odjęto i te szańce zaraz zasypali. Te 800 ładunków ankowniczych to 800 ładunków do hakownicy. Potwierdza się to częściowo w relacji tego kozaka, co zmieniał strony, a mianowicie w liście z Czechrynia z 9 maja jest tam taka informacja. Nasi z łaski Bożej odjęli działko Tatarom i hakownicę Jedną. Tenże powiada, czyli właśnie ten kozak, że posłali do Krymu po posiłki i podziało i poproch. Z relacji tej wynika, że to działo odjęte nieprzyjacielowi należało do Tatarów, a ponieważ znajdował się ten człowiek w obozie kozackim, to był raczej lepiej poinformowany od autora raportu o bitwie, więc należy przyjąć, że artyleria, która znajdowała się nad żółtymi wodami, po stronie nieprzyjacielskiej najprawdopodobniej należała do Tatarów. Choć nie jest pewne, czy cała, ale przynajmniej to jedno działo, które nasi nieprzyjacielowi zabrali 2 maja. Jeśli chodzi o stronę polską, to nasi mieli dział 6. Liczby dział podaje za pracą Wiminy, to znaczy za kroniką Wiminy z połowy XVII wieku. Pod tej dość gwałtownej walce, póź, późniejsze już nie były chyba tak wielkiej, o wielkiej skali, w każdym razie trwały utarczki, a też anonim na podstawie wiadomości Zelwowa Lwowa donosił, że Tatarowie trawy na ćwierć mile około okopu potukli, potem pożarem popalało. Widząc, że koni trudno pożywić, wypędzili nasi oczywiście, wszystkie konie z okopu, poderżnąwszy im żyły pod kolany, a więc uczyniwszy te konie mniej użytecznymi. Przy czym najpewniej nie chodzi o wszystkie konie, bo jak się później okazuje z innych opisów, były jeszcze jakieś konie dowozów, które można było zaprząc, a więc najpewniej nasi wypędzili czy to konie wierzchowe, czy to podjezdki, na pewno podjezdki, bo one były mniej cenne od koni wierzchowych, być może też część koni wierzchowych. Na pewno zostały jeszcze jednak jakieś konie, którymi można było potem pociągnąć wosy. Z listu Syndyka Lwowskiego Samuela Kuszewicza z 4 czerwca z Lwowa dowiadujemy się jeszcze, że dnia 11 maja konie z taboru wygnali za odjęciem przez nieprzyjaciela wody. Niestety żadne źródło nie precyzuje o co chodzi z tym odjęciem przez nieprzyjaciela wody. Walki rozstrzygnęło nadciągnięcie zdradzieckich kozaków rejestrowych, co nastąpiło w środę 13 maja. Pod wpływem tej zdrady też zdradzili kozacy, którzy byli w Taborze. Jeśli chodzi o nadciągnięcie owych zdradzieckich kozaków, to z litopisu Samowica dowiadujemy się, że. Po zdradzie u kamiennego zatonu, Kozacy rejestrowi posłali do Chmielnickiego posłańców. Chmielnicki posłał do nich Tatarów, którzy wzięli Kozaków na swe konie. Najpewniej zapasowe, bo Tatarzy byli na tej wyprawie prawie w dwa konie czyli prawie każdy Tatar miał dwa konie, a więc mieli dość koni, żeby zabrać z nadkamiennego zatonu Kozaków na swych koniach. Natomiast diariusz z pierwszego okresu buntu donosi, że idąc z floty kozacy pieszo, a więc pieszo, w oczach naszych witają się z Chmielnickim, dali huczno ognia. Nie ma tu jednak sprzeczności, większość trasy najpewniej kozacy pokonali na koniach tatarskich, a następnie ostatni odcinek tuż przed y, umocnieniami polskimi pokonali już pieszo i demonstracyjnie przyłączyli się do Chmielnickiego. W tym momencie sytuacja Polaków zrobiła się bardzo ciężka, a następnego dnia, 14 maja, stała się beznadziejna, gdy zdradzili kozacy rejestrowi, którzy pozostali w taborze. Tych było 1200 w tym, tym momencie. Doszło też do walki. Jak donosi diariusz z pierwszego okresu buntu, poszli od nas ci właśnie zaporożcy z, z obozu. I całą kwaterę pustą zostawili. No niestety nie wiemy, która to była kwatera: ta, ta czy ta. Następnie, tenże diariusz informuje, że do tejże dziury churmem się rzucili w tabor między wozy. Orda między niemi, a konie odwięzują, a między wozami czelać luźna z kosami, z cepami haniebnie tego siła położyli. I pobili. Tak więc sprawdziła się tutaj czelać nasza obozowa, która użyła do boju kosy. Zdaje mi się, że jest to pierwsze bojowe użycie kos poświadczone przez źródła, ale nie jestem tego pewien. Być może jest coś, o czym nie wiem. Zaraz po tej walce doszło do pertraktacji. Polacy zgodzili się oddać nieprzyjacielowi artylerię i prochy do działu, pod warunkiem, że kozacy naszych odprowadzą. W kierunku wojsk hetmańskich. Następnie po oddaniu działu, co stało się nad wieczorem, do Tuchajbeja ruszyli jeszcze polscy posłowie, a więc Stefan Czarnecki, który był jednym z dwóch zastępców Stefana Potockiego, drugim był komisarz Jacek Szemberg. Oprócz tego dwaj pułkownicy Wojniłowicz i Brzuchański. Tuchajbej jednak użył podstępu i po prostu kazał tych. Ludzi uwięzić. Natomiast 15 maja w piątek tabor się zbliżył, Kozacki ku naszemu taborowi. Nasi wytoczywszy się z okopu, a więc najpewniej sądząc, że Kozacy będą respektować porozumienie z poprzedniego dnia. Część wozów wjechało w tabor Kozacki, gdzie zaraz ich samych i konie i wszystko pobrano do więzienia tatarowie z Kozakami. Widząc to pan kasztelanic i pan komisarz, wrócił się nazad do okopu. Dalej z raportu o bitwie dowiadujemy się, że Tuchaj Bey przysłał do pana kasztelanica, czyli do Stefana Potockiego, aby wyjechał do niego, chcąc go złapać w polu. Pan kasztelanic nie chciał tego uczynić i nie jeździł do niego. Tuchaj Bey rozgniewawszy się posłał do go, aby ze wszystką potęgą następował na naszych tabor. Gdzie Chmienicki zaraz nastąpił stąż armatą, którą im nasi oddali. Ta bitwa trwała przez cały dzień aż do wieczora. Nie mogli nic radzić. Dopiero tam przypatrzy kozacy wpadli w te szańce, z których ustąpił pan komisarz, porwali chorągiew w królewską. W tym strzelaniu komisarza postrzelono w rękę lewą z różnicę. Dodatkowe szczegóły o tym starciu daje też diariusz z pierwszego okresu buntu, z którego dowiadujemy się, że Chmielnicki idzie na nas z naszą armatą, jedne działa do jednego szańcu, drugie do drugiego wyrychtowali, bośmy już opuścili kwatery, tylko w szańcach na śmierć usiedli i tak nas dobywali aż do wieczora. Tak więc Polacy nie bronili odcinków, gdzie wcześniej były wozy taborowe, ale w samych szańcach się umocnili i tutaj bronili przed nieprzyjacielem. No i jak donosił właśnie raport o bitwie, dopiero wieczorem ustąpili z dwóch szańców, to znaczy z szańców, ale musieli do jednego chociaż ustąpić, w którym się zamknęli. Następnie gdy już zmierzchało, czy też nieco wcześniej, w każdym razie tuż przed nocą, Polacy wystąpili z tego ostatniego szańca i malutkim taborem, plus minus 40 wozów, w którym było jeszcze 400 żołnierza, a przynajmniej tyle podaje w jednej ze swoich prac Pastorius, wyszli w kierunku wojsk hetmańskich, licząc na to, że uda im się przedrzeć. Droga zmierzała w kierunku Kniarzy Bajeraków, czyli tej tutaj rzeki. A następnie, nasi, gdy zaczęli kniarze Bajraki mijać, Tatarzy, którzy nie mogli dostać taborku, posłali po kozaków, którzy zabiegli nam drogę właśnie na wiązówku To jest taka balka, a więc wąwóz, wąwóz. Tutaj mamy dwie relacje z tego pogromu, który nastąpił a więc z raportu o bitwie i z diadusza z pierwszego okresu buntu. Można sobie to przeczytać. Natomiast wyglądało to graficznie mniej więcej tak. Tutaj mamy to ciemniejsze, zdaje się, czy też obok, to jest właśnie ta, ten wąwozik, w głębienie terenu, balka wwiązówek najpewniej. Tutaj widzimy kozaków, którzy po zabiegnięciu naszym drogi położyli się na ziemi i strzelali do naszych, a także mieli przy sobie też nasze działa. No i swoje, oczywiście, najpewniej też. I z tego wszystkiego strzelali do naszych. I w ten sposób zmusili tabor do zatrzymania się. Tatarzy w pewnym momencie jednak zauważyli, że nasi ponoszą ciężkie straty i chcąc jakiś jasyr wziąć, a więc jeńców, zakazali kozakom strzelać i ruszyli do ataku. Pierwszy atak został jednak przez naszych odparty i dopiero przy drugim natarciu Tatarom udało się złamać siły polskie. Warto dodać, że przy tej okazji pan Sapiecha Rotmistrz próbował się trzy razy przebijać przez nieprzyjaciela. Za pierwszym razem zdołał się przebić o dziwo, ale wrócił się do, do taboru, żeby zginąć razem z resztą i jeszcze dwa razy próbował się przebijać najpewniej chcąc wydostać część swoich współtowarzyszy broni. W tej też walce został ciężko ranny Stefan Potocki, który następnie, kilka dni później, zmarł w niewoli. No, i tak zakończyła się nieszczęsna bitwa nad żółtymi wodami. Strat nieprzyjacielskich niestety nie znamy, natomiast polskie były praktycznie stuprocentowe. Uciekł tylko ten wspomniany wcześniej jeden czeladnik pana Jaskulskiego. Natomiast relacja o działaniach pana Sapiechy pochodzi z listu Jana Drozdowskiego z Dubna, który ją sporządził na podstawie relacji towarzysza Łabenckiego z chorągwisa piechy, który uciekł już dopiero spod sinych wód, gdy Tatarzy do Perekopu plon uwodzili, czyli zdobycz. Co, co, co ciekawe, sine wody są tutaj. I w tym miejscu Tatarzy znaleźli się, gdy wracali razem z Hanem z wyprawy. Otóż Han spóźniony przybył do Korsunia, następnie dogonił Tuchajbeja w pobliżu Białej Cerkwi, a dalej się ruszył na Berezę, Kosów i Dożywotowa, i stamtąd obrócił w kierunku właśnie Krymu, przechodząc przez carski bród w pobliżu Sinych wód, czy nawet tak, w pobliżu Sinych Wód. I tutaj właśnie dopiero pan Łabęcki uciekł z niewoli, co oznacza, że Tatarzy nie tylko część jeńców odesłali na Krym, ale też część prowadzili ze sobą. Dlaczego tak? Nie mam pojęcia, ale tak wynika ze źródeł. To na tyle. Tutaj mamy pierwszą stronę bibliografii. Tradycyjnie jest jak ostatnio też druga strona bibliografii. To na tyle o bitwie żółtowockiej. W następnym odcinku postaram się omówić bitwę pod Korsuniem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych moich materiałów.